Prostokąt to nie jest jakaś wybitna figura, szczerze to nawet kwadrat ma więcej zależności niż prostokąt, ale jednak ma właśnie kilka tych zależności, no i wszystkie te omówię w tym odcinku. Dodam jeszcze tylko, że wszystkie te wzory zawarłem w darmowej karcie wzorów, jak coś link w opisie, a jak czegoś nie rozumiesz, to zapraszam na korepetycję z ekipą czarno na białym. Koniec reklam, do rzeczy. Mamy prostokąt. Najważniejsza zależność to można powiedzieć, że jego boki są względem siebie równoległe. I te boki równoległe, one są identyczne, mają identyczne miary. W sensie jak tutaj będzie załóżmy 5, no to tutaj będzie również 5 jakichś tam jednostek. Jeżeli tu będzie 10, to tutaj będzie również 10. Tutaj nie trzeba być Einsteinem, żeby to wiedzieć, ale no muszę takie rzeczy oczywiście powiedzieć. No i teraz tak, jak liczymy pole, przejdziemy sobie od razu do, a chyba to oddalę nawet, do konkretów. I pole będzie to nic innego jak bok razy bok. Ważna rzecz, nie bok krótszy razy krótszy, nie dłuższy razy dłuższy, bok krótszy razy bok dłuższy. Ok, i zapisujemy, że pole to jest równe A razy B. Tutaj mamy, no niech tutaj będzie A, tutaj będzie B. Zarazem tutaj będzie B i tutaj będzie A. Taki jest wzór na pole. Przykładowo, jeżeli nasze A będzie równe właśnie 10 cm, B niech będzie równe 5 cm, no to podstawiamy wszystko do wzoru, wówczas nasze pole będzie równe 10 cm razy 5 cm i wtedy mamy 50 cm kwadratowych. Dobra, tutaj nie ma, tak jak mówię, filozofii i jeszcze obwód, no to to wiadomo, wyobrażamy sobie, że to jest nasza działka i chcemy ją ogrodzić jakimś murem, płotem, czymkolwiek i nasz obwód to są wszystkie krawędzie sumowane, czyli mamy dwa takie krawędzie A, czyli tutaj ta i do tego dodajemy dwie krawędzie B, one są oczywiście tutaj. No jakbyśmy chcieli to obliczyć, no to obwód wtedy będzie wynosił, jak nasze A wynosi 10, no to 2 razy 10 będzie to 20 cm, dodać, a tutaj B się usunęło, i te dwie pary boków, i ta para boków krótszych, czyli będzie to 2 razy 5, czyli będzie to 10 cm, łącznie 30 cm i tyle. Teraz co można powiedzieć o przekątnej? No przekątna nie ma tutaj tyle zastosowań, tyle zależności co w kwadracie. No jednak pewne są i jak już miałbym myśleć w kierunku egzaminu czy jakiegoś sprawdzianu, no to być może tutaj upchałbym Pitagorasa. Co prawda nie jest to chronologicznie, no bo Pitagorasa dopiero poznasz przy omawianiu trójkątów, ale jak możesz zauważyć, przekątna dzieli właśnie prostokąt na dwa trójkąty prostokątne. I wtedy właśnie da się użyć Pitagorasa. Nie wiem, czy będę to omawiał, no być może jeden zrobię przykład, jeżeli Ciebie to nie interesuje, bądź jeszcze nie miałaś Pitagorasa, no to trochę przewiń ten film. Ja zrobię jakiś tam krótki przykład i załóżmy na to, że tutaj będzie C, tutaj by byłoby 12, a tutaj byłoby 5. Jakiś tam jednostek, nieważne. To jest tylko taki rysunek i zarazem no przykład taki pomocniczy, żeby to zrozumieć. I teraz tak, Pitagoras mówi o tym, że suma kwadratów dwóch przy prostokątnych równa się kwadratowi przeciwprostokątnej. Mówiąc po ludzku, bierzemy te przy prostokątne, które są, wiadomo, jak sama nazwa wskazuje, przy kącie prostym, podnosimy do kwadratu i wtedy to będzie równe przeciwprostokątnej, czyli tej krawędzi, która leży naprzeciwko kąta prostego, czyli C kwadrat. Dobra, liczymy 5 razy 5 będzie to 25, 12 razy 12 to jest 144 i to jest równe C kwadrat. To sumujemy, mamy 169, to jest równe C kwadrat. Teraz usuwamy tą potęgę, nakładając pierwiastek obustronnie, wówczas nasze C jest równe 169, ale pod pierwiastkiem, czyli nasze C będzie równe 13. Nie pisałem jednostek, czyli jakieś tam jednostki i tyle. Wtedy wyliczyliśmy, że C wynosi 13 jakichś tam jednostek. Co jeszcze można o przekątnej na upartego, ale to już tak mocno dosyć wymyślam, no to albo to będzie na następnym przykładzie, tutaj powiem coś więcej o kątach, jeszcze angażując w to przekątną, także o tym nie zapomniałem, cyk. Co nam to daje? Daje to nam tyle, że powstały nam teraz kąty tutaj wierzchołkowe, chwila, tutaj i tutaj, tutaj jest alfa, tutaj jest alfa, one mają identyczną miarę. Jeszcze można się bawić, albo dobra, jeszcze dokończę te wierzchołkowe, tutaj i tutaj też jest beta jak coś, one mają identyczną miarę, tak jak mówię, kąty wierzchołkowe. Ale jakbyśmy usunęli te i odcięli kompletnie tą część figury, to tutaj są kąty przyległe, wówczas alfa dodać beta da nam 180 stopni. Ale czy więcej coś jeszcze o kątach? A no dobra, jeszcze jest oczywista taka zależność, wszędzie mamy 90 stopni, cyk,
i suma miar kątów wynosi 360 stopni, czyli tak jak na czworokąt przystało. Jeszcze zapiszę 360 stopni. Dobra, czy coś jeszcze z prostokąta? To są takie ważniejsze zależności, więcej ich nie ma co prawda, ale teraz wykorzystamy je właśnie w boju. Mam kilka takich zadań, niektóre są proste, a niektóre też proste. No sorry, ale ciężko jest wymyślić coś samego z prostokątem i tak ich nie wymyśliłem, tylko z jakiejś strony to zabrałem. Ale dobra, zaczniemy sobie od zadania czwartego. I teraz tak, pole prostokąta wynosi 80 cm kwadratowych. Jeden z jego boków ma długość 16 cm, oblicz długość drugiego boku. No dobra, czyli wiemy, że nasze pole zapiszmy, jest równe oczywiście A razy B, bok razy bok i wynosi 80 cm kwadratowych. Dobra, wiemy również, że jeden z boków ma długość 16 cm. No to podstawmy, co wiemy. Wiemy, że pole jest równe 80 cm kwadratowych. Zarazem wiemy, że jeden z jego boków, dajmy na to, niech to będzie A. Nasze A wynosi 16 cm. No to teraz liczymy to trochę jak równanie, czyli podstawiamy to, co wiemy. Wiemy, że nasze pole wynosi 80 cm kwadratowych. Zapiszę już bez jednostek 80. To jest równe. Nasze A ustaliliśmy, że wynosi 16. I teraz mnożymy to razy B. I mamy wszystko podstawione. Mamy jedną niewiadomą. Czyli teraz chcemy po prostu mieć taką postać B, jest równe. Uzyskamy ją w taki sposób, że to podzielimy przez 16, czyli to, co nam stoi właśnie przy B, przy niewiadomej, i mamy 80 dzielone na 16. Ja już pamiętam, że będzie to równe 5, czyli nasze B jest właśnie równe 5. I możemy sobie zaznaczyć, że tutaj jest 5 cm, chyba chociaż nas o to nie prosili. Tutaj jest 5 cm i tutaj jest 16 i tutaj też jest 16. Jeszcze, żeby tam nikt się nie przywalił, no to B jest równe 5 i dam w nawiasie centymetry, że cały czas chodziło mi właśnie o centymetry. Dobra, czy to było tyle z tego zadania? Oblicz długość drugiego boku. No, wyliczyliśmy, można się bawić jeszcze, jak ktoś chce poćwiczyć wyliczenie obwodu, ale to już nie będzie raczej filozofii większej. Dobra, piąte. Jeden bok prostokąta ma 6 cm i chyba już zapożyczę sobie właśnie tą figurę. Jeden bok prostokąta ma 6 cm, a drugi jest od niego o 3 cm dłuższy. No dobra, jeden bok ma 6 cm i jest jeszcze jakiś dłuższy. No to tutaj musi być 6 cm i tutaj też musi być 6 cm. I drugi bok jest od niego o 3 cm dłuższy. No to 6 cm dodać 3 cm, łącznie będzie to 9 cm i tutaj też musi być tyle. Dobra, oblicz pole tego prostokąta. No to pole to jest oczywiście bok razy bok, czyli pole to jest A razy B. Nasze A, dobra, nie ma co się tak bawić, po prostu wymnożymy bok razy bok, czyli pole jest równe 6 razy 9, czyli jest to równe 54 i chodziło mi cały czas o centymetry i daję to w nawias. Czyli to by była nasza odpowiedź, bok razy bok, 54 cm kwadratowe. Wszystko, tak jeszcze przeanalizuję, tak, tylko mieliśmy obliczyć pole. Dobra, kolejne zadanie, znowu biorę figurę. Obwód prostokąta wynosi 20 cm, a jeden z jego boków ma długość 6 cm. Oblicz pole tego prostokąta. No dobra, przypominamy wzór sobie na obwód, czyli OB jest równe 2A dodać 2B. Ok, w porządku. Teraz, no nawet bym to zapisał, że nasz obwód przecież wynosi 20 cm, no to OB jest równe 20 cm. Jeden z jego boków ma długość 6 cm. No dobra, dajmy na to, że to jest tutaj. Nieważne, czy finalnie ten bok będzie dłuższy czy krótszy, to jest rysunek pomocniczy, więc tam możemy trochę to przestrzelić. Dobra, podstawiamy, co wiemy. No dajmy, że nasze A jest równe właśnie 6 cm. No to obwód to jest 20 cm. 20, znowu jednostek nie zapisuję, na koniec wrzucę to w nawias i to wystarczy. Nasze A jest równe 6, czyli 2 razy 6 będzie to równe 12, dodać 2B. I teraz liczymy to jak zwykłe równanie, to przenosimy na drugą stronę, nam zmienia znak, czyli 20 minus 12 będzie to 8 i 8 jest równe 2B. No to chcemy mieć znowu samo B, dzielimy na 2, bo tyle nam stoi właśnie przy naszej niewiadomej i B jest równe 4 i dopisuję teraz centymetry. Można to było jeszcze robić nie używając w zasadzie wiedzy o równaniach, można to było zrobić... No właśnie, jakby to można było. Od razu mamy 20 cm, wiemy, że bok ma 6, no to jak są dwa boki identyczne, no to odejmujemy od tego 12 cm i to wychodzi 8 cm i wtedy te 8 cm to są nasze jakieś dwa boki i wtedy dzielimy na 2, czyli 8 dzielone na 2 to wychodzi 4 cm. No i mamy ten sam sposób, ten był bardziej taki
bardziej, no, profesjonalny, ale nic nie, nikt się nie będzie czepiał, jak zrobisz to takim sposobem. Dobra, oblicz pole tego prostokąta. A no właśnie, jeszcze pole, no to finalny zapis. Pole to jest równe A razy B, czyli nasze A będzie tu równe 6. Nasz tutaj bok drugi to jest 4 cm, 6 razy 4 będzie to 24 cm kwadratowe i zadanie mamy wyliczone. Jeszcze odpowiedź, jakby to był egzamin albo tam sprawdzian, ja już sobie daruję. I ostatnie zadanie, ósme, bo nie ma co, te zadania są trochę tak wszystkie na jedno kopyto. Dopiero potem, gdy będzie jakiś Pitagoras, inne takie rzeczy, no to potencjał trudności prostokąta może się w końcu na coś przyda. Na razie robimy takie w miarę proste te zadania. Jeden z boków prostokąta ma 6 cm, a drugi jest od niego o 2 razy dłuższy. No dobra, nie będę tego jakoś znowu super profesjonalnie pisał, bo to jest trochę przerost formy nad treścią. Jeden z boków ma 6 cm, no to tutaj zapisujemy 6 cm, a drugi bok jest od niego o 2 razy dłuższy. No to jak tutaj było 6 cm, no tutaj oczywiście też. I jest ten drugi bok 2 razy dłuższy, no tak jak było 6, no to tutaj będzie 12 cm. I tutaj też musi być 12 cm. Oblicz pole tego prostokąta. No to pole to jest równe A razy B. Liczymy, podstawiamy. 6 razy 12 to jest równe ile? 72, jak dobrze pamiętam. I chodziło mi cały czas o centymetry. Czyli to w nawias. I zadanie wyliczone. Jakby ktoś jeszcze chciał, możemy tak na szybko obwód obliczyć, bo co nam szkodzi, tego nie ma w poleceniu. Ale zróbmy 2A dodać 2B, czyli będzie to równe. Nasze 2A, no to będzie to zależy co sobie podstawimy. Może być to 6, czyli razy 2 to jest 12. Dodać 2 razy 12, bo tyle mamy, czyli 24. Jak to wszystko sumujemy, mamy 36 cm. No w nawias to wrzucę, bo pomijałem wszędzie jednostki. I w zasadzie to by było tyle. Jak coś, po lewej stronie widzisz poprzedni film o kwadracie, a po prawej stronie widzisz następny film o równoległoboku tym razem. Także wybierz coś dla siebie, siema.